taki remont. Czyli też jakby, ja rozumiem, że to też pewnie jest ważne, dlatego że jakby nie jest to czyjś tam indywidualny grób, ale też te poczucie, że jedna część cmentarza jest fajnie wyposażona i ludzie jakby mogą w szpileczkach chodzić, a po drugiej stronie i to w tej części, gdzie to jest grunt gminny, gdzie jest glina i błoto, to już jakby w dalszym ciągu pozostaje nieistotne. No jakby ten brak pieniędzy skutkuje też tym, że nie zostały zabezpieczone żadne środki, żeby choćby jedną, nie mówimy już w tej chwili o jakiś tutaj od razu całym tym cmentarzu, ale sukcesywnie, żeby przynajmniej jedną znowu zrobić tą alejkę, żeby no, ci ludzie też mieli poczucie, że są równo traktowani, tak? Bo część grobów, no ja mówię, dojście do nich jest super, tak? A do pozostałych niech toną w błocie, bo to nieistotne. Czy są jeszcze, proszę bardzo, pani radna Wisotę, potem pani radna Kitas. Ja chciałabym przypomnieć o tym państwu radnym, którzy byli w poprzedniej kadencji, jak była tutaj taka wycieczka mieszkańców Barwik, która wchodziła mocnym krokiem, bo ci ludzie co jesień i wiosnę toną. I wiecie państwo doskonale, bo Barwiki to tak jak Włuchowie Spokojna i Polna. I co czytamy w projekcie budżetu na 19 rok? Bo wiemy, co ci ludzie przychodzili i co mówili, co było na tym korytarzu obiecywane przez panią burmistrz. W projekcie na 2019 rok, do kogo mam zadać to pytanie? O Barwikach nie ma pół słowa. Więc powiem tak, ta deszczówka, ta początek robót ziemnych, co i tak się nie przełożyło w żaden sposób dla tych mieszkańców na poprawę jakości i do znudzenia, o tym mówiłam za każdym razem, dopytując się, przeliczając metry, jaki to etap został rozpoczęty, niezakończony. Było robione to, co było zrobione, czyli nic praktycznie nie przełożyło się to w żaden sposób na poprawę jakości, gdzie czytam, że w projekcie na tą sprawę, na Barwiki, na kontynuację czegokolwiek nie ma pół centa. Rozumiecie państwo, o co chodzi? Kara musi być. A dlaczego? A za co? To przekonaliście się w tej wypowiedzi ostatniej pani burmistrz. Więc zostawiony temat jest projektu budżetu. Nie, z kim mamy rozmawiać na ten temat? A mieszkańcy przyjdą za chwilę, ci sami mieszkańcy przyjdą, zapewniam państwa. I to się samo nie rozwiąże, jeżeli ktoś liczy na to, że ukarał radną reprezentującą osiedle Barwiki, to mieszkańcy Barwik przyjdą tu na następną sesję. Gwarantuję państwu, bo tam się nie zmieniło nic. Ja tylko chciałem pani przypomnieć, że do tej kadencji cokolwiek tam siedziałeś na tej drodze na Barwik. To pan wytłumaczy temu ja państwu. Pani nieraz to tłumaczyłem, pani oczywiście ma swoje, więc ja też tylko zwracam pani uwagę, że dopiero ta kadencja się naruszyła tą sprawę bardzo. A przyjdą i powiedzą panu, co się tam ruszyło? Ja nie boję się nikim rozmawiać, zawsze z każdym mówię porozmawiać, wysłucham chętnie. Też posłucham państwa propozycji odnośnie zmian w budżecie. Nie wiem, czy pani Kitlas, pani Stanisław, pan słuchaj pan? Proszę bardzo, pani Kitlas. Ja mam tu pytanie bardziej do moich kolegów z Rady, którzy są tutaj już nie jedną kadencję. Jestem młodą radną, po raz pierwszy, nie mam tam pewnej wiedzy, tak? I chciałam się zapytać, czy dokumentacja techniczna drogi oznacza, że może tej drogi nie być? Że to po prostu jest dokumentacja sporządzona i niekoniecznie oznacza budowę drogi? Chciałam się zapytać, ile w ogóle dokumentacja taka drogi jest ważna, przez ile, jaki okres czasu obowiązuje i ile kosztuje? Może pan Wolimsz odpowiedź, żeby nie chce tam skłamać. Jeżeli chodzi o cenę, to jest bardzo różnie, bo zależy wszystko od zakresu, od długości i tak dalej. To nie da się określić dokładnie. Są robione zapytania lub przetargi. Ważność, jeżeli jest już uzyskane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie w tej chwili, to 3 lata, jeżeli nie ma żadnych robót budowlanych, kontynuowanych. Rozumiem, że droga niedokończona, która ma dokumentację techniczną, są pieniądze dowalone w błoto, tak? Tak.
No to już trochę widzę, się uczę. Dziękuję bardzo, pan się uczy tak szybko. Nie wiem, czy był wcześniej pan Władysław Orzechowski. Pani skarbnik, szkoły podstawowe. Wynagrodzenie osobowe pracowników. W 2018 roku było 5,942. Na 2019 rok jest zaplanowane 8,704, 2 miliony plus. Tak, tak jak pan radny też sobie kojarzy, cały czas trwa reorganizacja, jeżeli chodzi o gimnazję. I też jak zobaczymy, w gimnazjach mieliśmy zaplanowane 1,710 000, teraz mamy 715 000. Więc ta kwota w związku z tym, że ósme klasy przeszły już i siódme do szkół podstawowych, zwiększyła wydatki i sklasyfikowane w rozdziale szkoły podstawowe. Tak, 2 miliony? Milion mówię akurat tutaj, no, milion z cała gimnazja. Ponadto też, jak państwo widzicie, mamy też zaplanowane wydatki w takich rozdziałach jak 801,50, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Tam też w ramach szkół podstawowych w tym roku 18 była kwota 2,439 000, na rok ten mamy 1,560 000, czyli też około 1 000 000 złotych mniej. Tutaj w przypadku, jeżeli chodzi o oświatę i wychowanie, te wynagrodzenia należałoby czytać łącznie we wszystkich rozdziałach klasyfikacji budżetowej, bo w ramach danej jednostki one są sklasyfikowane. To nie jest tak, że jak szkoła podstawowa numer 1 ma tylko w rozdziale 801,01, ale zarówno w rozdziale 801,01, jak i 03. Tak jak państwo wiecie, tam też się dodatkowy oddział powstał, tak? Mamy też właśnie w tych innych dodatkowych rozdziałach, więc tutaj trzeba byłoby kompleksowo spojrzeć na te wynagrodzenia, nie patrzeć w poszczególnych rozdziałach. Także jeżeli jest taka potrzeba, ja na komisję przygotuję państwu zbiorcze, jakby zestawienie. Ale jeżeli pani mówi, że 801,03 zadań własne dział przyszkolne w szkołach podstawowych, no tutaj mała różnica jest. A tutaj jest ponad 2 miliony złotych, tak? Dlatego ja dotykam tego tematu. Ale ja panu wskazałem dwa rozdziały, w których jest duża. No ja jeden akurat mam. 810 milionów złotych i drugi milion macie państwo w 801,50 000. Było 2,439 000, jest 1,560 000. Także tu jest, już macie państwo te 2 miliony. Na pewno kwota wynagrodzenia jest wyższa, bo jest zaplanowana ta 5% podwyżka. Skutki tej podwyżki to jest chyba, tak jak sobie kojarzę, to jest kwota, zaraz powiem państwu dokładna, żeby... Skutki podwyżek to jest kwota 769 000 złotych. Te 5%, które mają wejść w tym roku już od 1 stycznia, nie od kwietnia. Tak. Proszę bardzo. Pani Grobowska, przejdzie, tak pozwolę, proszę. Skoro jesteśmy przy szkołach, to chciałabym zapytać pani burmistrz i panią skarbnik, czy zostały ujęte w tym budżecie podwyżki dla pracowników technicznych? Z tego wiem, że oni tylko minimalne mają wynagrodzenia, a jeżeli ktoś nie ma, no to podwyższamy. Tak teraz jest na odwrót. W praktyce, że przychodzi osoba, która pierwszy raz do pracy przychodzi, dostaje te minimalne, a pracownicy, którzy już mają wysługę po 20 nawet lat, w ogóle czasami przekraczają te minimalne. To jedna sprawa, tak? A druga sprawa, mi chodzi tutaj o dowożenie uczniów. Na cały rok 2018 była przeznaczona kwota 403 zł. Teraz wiadomo, że do gimnazjum będą tylko dojeżdżały do pół roku, nie do czerwca. Kwota jest 380. Z czego to się wzięło? Wiadomo, że już tych dzieci się nie będzie woziło, bo dzieci będą w szkołach podstawowych. Czy ja pani nie odpowiem na to pytanie, bo te wydatki planuje Biuro Obsługi Szkół, także łącznie z panem dyrektorem Spłonki, gdzie to dołożenie jest realizowane. Na komisję taką odpowiedź udzielę. Proszę bardzo, pan Wyłapsza. Jak dobrze widzimy, dyskusja na temat projektu budżetu jest zdominowana przez drogi, prawda? Drogi widać.
Tylko mam do Państwa jedno pytanie i apeluję, żeby przy głosowaniu na temat budżetu wziąć pod uwagę to, że też chciałbym, żeby były budowane drogi, każdy z nas by chciał, ale mam takie pytanie, czemu w projekcie budżetu nie ma ulicy wodociągowej, która od dawna miała być wykonana? Jeszcze nie tak dawno, bo na komisji, tak, nie pamiętam z którego miesiąca, ale ta komisja jest nagrana, jest dostępna do obejrzenia. Przyszedł pan, który jest właścicielem terenów na ulicy Wodociągowej, gdzie miał przyjść inwestor. Inwestor zadeklarował powstanie 90 miejsc pracy, to jest bardzo dużo jak na mapy, postawienie zakładu pracy, płacenie podatków, przez co mam na myśli wpływy, które można było potem przeznaczyć na budowę tych dróg, o których mówimy. Wymogiem tego inwestora było wybudowanie ulicy Wodociągowej. Czemu dalej, skoro tam są tereny inwestycyjne, budowa drugiego etapu ulicy Wodociągowej to jest koszt rzędu około 400-500 tysięcy złotych, gdzie mogą powstać nowe miejsca pracy. A jak dobrze widzimy na budowę pierwszej i drugiej części strefy ekonomicznej wydaliśmy 27 milionów złotych, gdzie w kadencji, w siódmej kadencji zaczął powstawać tylko jeden zakład deklarujący powstanie około 35 miejsc pracy. Więc apeluję do Państwa radnych, wszystkich klubów, o to, żebyśmy myśleli racjonalnie i patrząc na to, żeby własnym doświadczeniem, bo uważam, że wszyscy tutaj zebrani jesteśmy ludźmi, którzy myślą racjonalnie, żebyśmy patrzyli też, jak zwiększyć wpływy, bo od tego trzeba zacząć. Nie wybudujemy dróg, nie wybudujemy basenu, ani innych inwestycji bez wpływów. Bo jak na razie tylko się zadłużamy, a to nie jest dobra droga. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Pan Grzewski. Ja pytanie do Pani Skarbnik i do Pana Burmistrza jednocześnie. Deficyt mamy zaplanowany na 4,5 miliona, tak? Na 3, przepraszam. Czy możemy według Pani Skarbnik jeszcze zwiększyć ten deficyt? A to samo Panie Burmistrze, czy planuje zwiększyć ten deficyt, czy po prostu będziemy ucinać z któreś inwestycji? A myślę, że chyba należy zastanowić się naprawdę poważnie nad tym basenem, żebyście go jako radni Prawa i Sprawiedliwości nie promowali, bo widzicie, że jest problem. I tylko 500 tysięcy na 19 rok. I wymyślimy resztę pieniędzy. Chyba, że zmusicie Pana Burmistrza do zwiększenia deficytu, tylko on to może zrobić. Więc proszę o odpowiedź. No tak jak Państwo sami wiecie, że no, należałoby ten deficyt ograniczać, nie zwiększać, tak? Sami Państwo mówicie, jaka jest kwota zadłużenia. Tu też jak Państwo z kolei widzicie, to tak jak mówiłam już, w tym załączniku inwestycyjnym są wpisane inwestycje, których realizacja wynika już, że tak powiem, z obowiązku Pana Burmistrza z uwagi na to, że zobowiązania zostały zaciągnięte. Te inwestycje pojawiały się w wieloletniej prognozie finansowej w poprzednich latach i te zobowiązania zostały zaciągnięte, tak? Jeżeli chodzi o basen, to w tym przypadku jeszcze umowa nie została podpisana, więc tutaj jest jeszcze decyzja, no, na pewno do podjęcia przez Pana Burmistrza, a co do ścinania wydatków, no to pewnie tutaj usiądziemy i będziemy się zastanawiać, tak jak tutaj, na ile to jest możliwe, co jesteśmy w stanie jeszcze do budżetu wprowadzić, a czego nie. Proszę bardzo, Pan Kukasznik. Już mówię, tak jak tutaj była rozmowa. Temat basenu, temat trudny, który będzie szerzej omówiony w środę. To będzie też, ja myślę, że to powinna być nie tylko decyzja Rady Miejskiej, ale także decyzja mieszkańców, bo to jest tak naprawdę, widzicie Państwo, wybór w tej chwili. Trudny wybór, bardzo trudny. Zawsze ja jestem, też uważam, że taki basen warto powinien powstać. To jest tylko kwestia tak naprawdę dostępności, jak on powinien być, bo to, że on powinien być, wszyscy się przy tym stole zgadzamy. To bezdyskusyjne jest na pewno. Jeżeli chodzi o wydatki, to widzicie Państwo doskonale, jaka jest sytuacja w tej chwili. Bardzo źle, że nie ma żadnej budowy drogi, żadnej. Tam są tylko dokumentacje projektowe, które są wydatkami w stosunku do budżetu bardzo małymi i kontynuacja inwestycji, które są podpisane umowy. Wiadomo, które to duże inwestycje milionowe, których tutaj nikt się nie wycofa, bo tu nie ma możliwości, bo to są milionowe straty, zwroty dotacji. To wykonawcy, ale skończyć trzeba te, które są zaczęte i musimy je skończyć. Ale te, które są podpisane umowy, tu nie ma możliwości ani prawnej, ani finansowej, żeby się wycofać, bo no, to nie ma tu dyskusji na ten temat za bardzo, bo
zbyt duże koszty finansowe i konsekwencje za to grożą. Temat basenu będzie pokazany dokładnie. W środę właśnie ja będę też przygotowany, jak wygląda to ze strony urzędu, jaka jest ta struktura wydatków. Wiadomo, to jest decyzja nie tylko moja rady, ale ja bym chciał spytać się o to, co nasi mieszkańcy na ten temat sądzą. I to jest najważniejsze. Także dziękuję. Pan Kokosik? Jeszcze raz, Prawo i Sprawiedliwości na pewno nie będą zmuszali tutaj pana burmistrza Grzemku do niczego, do żadnej inwestycji. Natomiast będziemy no bardzo zabiegali o to, żeby jednak ten basen został pobudowany. Natomiast pan burmistrz jest odpowiedzialny za cały budżet, za konstrukcję budżetu. Na pewno będziemy pomagali, żeby skonstruować tak ten budżet, żeby pieniądze na ten basen się znalazły. Mam nadzieję, że to się uda zrobić. Proszę bardzo, przekazuję jeszcze sam. Pieniądze na razie zabezpieczyliście w budżecie, tylko trzeba jeszcze, jak wynika na ostatnich rozmów, 1,5 miliona jeszcze dołożyć. Tylko 500 tysięcy na przyszły rok, żebyście to zaczęli w końcu liczyć. Chyba że coś się wymyśli z Ministerstwem Sportu, ale wątpię. Basen basenem, ale pan nie mówi o drogach obiecywanych w czasie kampanii. No i pan przewodniczący Maciejski mówi, że Stasiek, do Staśka była aluzja, czy do mnie. Ja nigdy nie obiecywałem mieszkańcom, bo wiem, ile mam pieniędzy. Nawet w kampanii. Gdzie te drogi wszystkie w Uchowo, tak jak Spokojna, tak, Polna? Gdzie jest osiedle Barwiki? To nie ma ani jednej inwestycji drogowej. To jest nasz podstawowy obowiązek. Ja tak uważam. Projektu budżetu na 2019 rok, gdzie panu pokazałem, to są jakieś drogi gminione. Zgadza się pan z tym? Dokumentacja techniczna. Proszę pana, od czegoś trzeba zacząć, żeby to zrobić. Tam już koparki miały wjeżdżać. Zgodzi się? Proszę państwa. Ale pan też zna budżet i pan widzi, że już nie mamy z czego. Proszę, na 3 miliony deficyt. Z czego pan weźmie? Ja widzę budżet. Ja mam nadzieję, że każdy, kto szedł do tej pracy dla dobra miasta, też zapoznają się z dokumentami i też wie, w co wszedł. I też nigdy w tej chwili się ogląda na to, że ktoś tam coś zrobił. Jest taka prawda, zawsze jest kwestia wyboru. W co idziemy i to każdy potem po prostu tu różne konsekwencje. Albo plus, albo minus. I tu nie ma innego wyjścia. Możemy dyskutować, spierać się o tym. Oczywiście to jest od tego też te posiedzenie między innymi sesji Rady Miejskiej, czy też komisji, żeby wybrać jakieś najrozsądniejsze rozwiązanie i do tego bym apelował jakiś kompromis w tych sprawach po prostu. Nie wiem, kto by pani chyba Grabowska, tak? Przepraszam pani, co to później. Znaczy teraz niedawno mówiliśmy o konsultacjach z mieszkańcami. Mhm. Ja się pytam, gdzie była konsultacja z mieszkańcami Uchowa w sprawie budowy plaży? Czy ktoś z państwa radnych dawnej kadencji i teraz był na plaży, co tam się robi? Bo ja akurat mówię, serce mi się kraje, jak patrzę i proszę zapytać tych naszych ludzi, mieszkańców, co oni na ten temat myślą. Wybudowana została przeznaczone prawie 1,5 miliona na plażę. Część została wykonana. Nie wiem, nie będę pytała, kto był na plaży, bo nie chcę, żebyście podnosili rękę. Są wybudowane dwa pomieszczenia do opierania, publikacje plus saunę. Akurat w tym miejscu, gdzie jest robiony triathlon, gdzie ludzie przyjeżdżają. Teraz samochody ciężarowe, które przywoziły te wszystkie bele wielkie na tę wieżę widokową, no to musieli aż wjeżdżać w brzeg rzeki. I dlatego dla mnie, jeżeli się mówi o konsultacjach, to pytam się, czy ktoś konsultował się z mieszkańcami Uchowa, czy oni chcą naprawdę za 1,5 miliona plażę, gdzie jest rzeka zarośnięta, jeszcze trochę tu nie będzie gdzie pływać, po pierwsze, a po drugie na pewno by powiedzieli, że my chcemy ulicę, bo ja takie głosy słyszałam, jak chodziłam po Uchowie, bo często chodzę, bo nie tylko, że jestem teraz radna, ale byłam przez wiele lat sołtysem i takie wiadomości do mnie dochodzą. Oczywiście chodziło o poprawienie warunków na tej plaży. Nowe płot, ławeczki, jakieś zjeżdżalnie.
plaża z czym się nam kojarzy? Z piachem, tak? Przecież jeździmy nad morze, no to tam co? Piasek jest, który przyciąga ludzi. Ale ja nie wiem, czy przyciągnie te tataraki pełne komarów ludzi do tej plaży. I to pieniądze mi się wydaje chyba, no nie wiem, czy rozsądnie ktoś pomyślał, jeżeli te pieniądze zostały już rozpoczęte, rozpoczęta budowa, no to ktoś pomyślał i to zadecydował. Ale dla mnie osobiście mniejszymi kosztami można było zrobić to plaży naprawdę porządnie. Także mi się wydaje zagospodarzyć, tak ja mówię, piasek, na dzieci różne zjeżdżali, tam miał być no, boisko do siatkówki, ławeczki, ławki tam były stare, betonowe, bo ja pracowałam tyle lat, to wiem, co tam było, odnowić czy nowe postawić, te budynki w innym miejscu, a nie akurat wjeżdżając na tą plażę, akurat dwa budynki takie, no, obite drzewem, drewnem stoją. Także mi się wydaje, że to dla mnie to było pomysł chyba nietrafiony. No na pewno, może będzie widok jakiś, jeżeli to się skończy, może wizerunek tej plaży będzie. Ale jestem naprawdę nieprzekonana do tych wydatkowania tych pieniędzy. Skoro się zaczęło, to na pewno się skończy. Ale naprawdę, proszę się przyjechać, proszę zobaczyć, czy to o to chodziło w tamtych kadencji. A może powiem, jak byście mi sami? Proszę, nie mieli. Proszę, proszę pana, tam może jednostki chcieli sami, bo tam są morsy. Tam nie będę wymieniała, bo to robię, nie będę wymieniała po nazwisku. Ale proszę pana, proszę zobaczyć teraz utrzymanie tych sauny, ubikacje. To wszystko ktoś tam musi chyba dbać o to. Doprowadzenie, jak to się mówi, wody, kanalizacja, światła, też ktoś musi za to płacić, tak? Za darmo nic nie ma. I dlatego dla mnie to jest, cały czas się zamierzałam w ogóle swoją opinię wypowiedzieć, ale to mówię, w takim gremiu wypowiadam, że na pewno ludzie, skoro się mówi o konsultacjach, na pewno ludzie wypowiedzieli, co na ten temat myślą, bo mieliśmy spotkanie i właśnie na tych spotkaniach ludzie mówili, bo nie tylko to moje zdanie, bo ja no, mogę mieć tylko osobiste zdanie, ale ludzie mówili, że naprawdę woleliby jakiś kawałek drogi zrobienie, a plaża oczywiście chcą, ale może za mniejsze pieniądze, żeby to zagospodarzyć. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani co zadała wcześniej. Pan to poprosił. Ale ja głosam do pani Piusia chciałem, mogę? No pani Piusia, ja po prostu nie wierzę, że to słyszę. Jak pani jako mieszkanka Głuchowa może być przeciwko budowie tej plaży? Bo to jest mi trudno to zrozumieć. No jak może mieszkanie Głuchowa być przeciwko rozbudowie takiej plaży? Dobrze. Proszę, proszę Państwa, ja proponowałbym nie oceniać przed zakończeniem inwestycji, to raz, bo to czasami potem się to rzeczywiście zmienia bardzo delikatnie. Ale, słucham? Oczywiście, dlatego mówię, każdy może, ale też pewnie wielu mieszkańców było przeciw tym, co Pani powiedziała, podobnie, zdając słuchowo. Przepraszam, nie komuś obejrzając, ale tak to jest. Ja pamiętam tylko dosyć mocne zabieganie Pani Haleni Radnej Zuchowa o właśnie o to, żeby tę plażę budować. To mogę Pani przypomnieć, że było, tak rzeczywiście pamiętam wszystko. I bym proponował, żeby się wstrzymać z oceną efektu być może do zakończenia inwestycji, a z tego co pamiętam, za projekt będzie przygotowany radny, także to widzę, jak ma wyglądać. Powiedziałam Panie Przewodniczący, że nie potrzeba było zrobić plażę, tylko za inne pieniądze. Ja tylko mówię, ostrzegnął to przetek z tego co pamiętam, chyba to się mylę, ale tak każdy by tak było. Ja wiem, że każdy mówi, że to nawet tylko piasku i tak dalej, ale nie. Zobaczcie Państwo zakres, czy to było przetek jak głoszany, to pewnie było podane jakiś zakres i żebyś Państwo dokładnie wiedzieli. Było to w internecie publikowane sam ten. Oczywiście, jeżeli skończą, to może skończą, to pewnie tam skorzystamy z tego. Czy są jeszcze jakieś uwagi do... Proszę bardzo, przepraszam, panie Radnicy, to tak rzeczywiście. Ja chciałam zapytać pana przewodniczącego, co pan rozumie przez ten kompromis? Bo pan to tak jakby spiął tą dyskusję na temat tego projektu budżetu,
że musi być jakiś kompromis. Oczywiście, wynik po prostu tych naszych dyskusji będzie jakimś kompromisem, bo nasz kolektyw jest chyba logiczny. Ale panie przewodniczący, ja zwracam się serdecznie do radnych, którzy są po raz pierwszy radnymi. Proszę państwa, dzisiejsza cała sesja jest dowodem na to, jak będziemy cienko piszczeć przez te wszystkie błędy 4 lat. I to jest od samego rana, od tego jak te mamy tu prawie płakały, to jest pokłosie tego, jak się nie patrzy na 3 kroki do przodu. Jeżeli tak się robi, to po prostu w ten sposób takie działania później mszczą się, bo jak się podejmuje decyzje, nie myśląc o tym, jak to będzie w przyszłości funkcjonowało, ile to kosztuje, sobie i muzom mogę mówić, panie przewodniczący, bo akurat pani burmistrz nie ma pana, pana zastępcy, nie ma pana przewodniczącego i innych radnych z PiS-u, bo chcę przypomnieć dla tych, którzy państwo będziecie widzieli, mieszkańców Barwik. 4 lata temu pan Wiktor Brzosko o takim projekcie jak tutaj zostawił na Barwiki 3 miliony złotych, bo tam z takimi pieniędzmi można było cokolwiek zrobić. Na drugim czytaniu klub radnych PiS poszedł na górę i schodząc na dół rozczytał rozpiskę, gdzie z 3 milionów zostało się 900 tysięcy. Tak zawnioskował radny Michno, żeby te pieniądze w ten sposób zmienić. Z 3 milionów zostało się 900 tysięcy. Z 900 tysięcy po 4 latach okropnego życia znowu tych samych mieszkańców w tych samych warunkach, z tego zostało wydane około, nie wiem, 60% tych środków. Nie wspomnę już o tym, że to na gruncie nie przełożyło się absolutnie na poprawę jakości życia tych mieszkańców. I ci ludzie, słuchajcie państwo, oni są co 4 lata najpierw uspokajani, później jest obiecywane, a na koniec po prostu znowu stoją w tym samym błocie jak stali. I chcę tylko powiedzieć, że ta sprawa, gdzie ja w projekcie czytam, że w ogóle nie ma 0,5 centa na te osiedle, to trzeba zastanowić się, czy przekładanie kostki brukowej i basenik i plaża z saunami i delfinek wymiarów takich, jak nie mamy, to za chwilę znowu będziemy to robić i zaciskając pętlę na swoim gardle. Bo każda decyzja za jakiś czas po sfinalizowaniu po prostu bekniemy za to. I to jest najlepszy dowód w przedszkole, gdzie była źle podjęta decyzja, bo trzeba było robić w gimnazjum duże przedszkole samorządowe i byłoby taniej, nie byłoby tak, że rodzice by zostali się z takimi problemami. I tak samo z Barwikami, z Nadmargiańską obiecaną, z Zagumienną, w Uchowie Spokojną i Polną. I to właśnie jest po prostu, nie można rzucać się w takiej sytuacji finansowej, ale tyle, że my już jesteśmy zrzuceni do tej przepaści. I teraz tylko za każdym razem będziemy smutną minę robić do tego, co jest, co się narobiło. Bo nie można będzie zaprzestać, bo kary nie będzie można zaproponować niczego innego dla mieszkańców, bo jest pusto. Ale to jest konsekwencja czegoś. To jest konsekwencja podejmowanych decyzji 4 lata temu i 3 lata temu. I musicie państwo to zrozumieć. Ja mam serdeczną prośbę do państwa, żebyście w ten sposób podchodzili do tematów. Nie, że hura, fajnie, basen, delfinek, dom kultury, sauna i jeszcze coś. I centrum, i przekładanie kostki, bo będzie ładnie. Bo jak nie są zabezpieczone podstawowe potrzeby mieszkańców, to nie można zabierać, jechać do opery, jak nie masz na leki dla dziecka. Powtarzałam to po prostu do znudzenia i dalej będę powtarzać. Czy są jeszcze jakieś uwagi w tym punkcie porządku? Niech to pierwszy był pan sekretarz Chodzi, tak? Proszę bardzo. Proszę państwa, wrzucona została ulica Nadarwiańska, to przedwyborczo. A niektóre ulice ludzie nie mogą się doprosić i tłumaczą dla nich, że dołóżcie się do tego interesu, to nam bardzo szybko
zrobią. Partycypacja, jeszcze raz partycypacja. No ludzie, zastanówmy się, jak traktowani są mieszkańcy. Jedni robią z partycypacją, dokładają wielkie pieniądze, zapożyczają się, bo jakoś nie wypada nie dołożyć się do ulicy, gdzie sąsiedzi dołożyli się, biorą kredyty, a po znajomości nadnarwiańsko, szybko robimy, bo to jest potrzeba na tip-top zrobić, ale przedwyborczo. Dla pana Karasiewicza teścia na nadnarwiańskiej do samego podwórka wysypali tłuczniem, ale już dalej 100 metrów nie posypali. Niech sobie jeżdżą. Niech sobie jeżdżą po błocie. Tak, panie radny Gulewicz? Dziękuję. To znaczy, czy ja mogę zobaczyć? To tak, panie przewodniczący. Ja nie będę adwokatem niczym, tylko chciałbym zaproponować tylko jedną rzecz. Aby przyjąć takie zasady, chyba według mnie dobre, żeby mówić do tych osób, które są. Myślę, że ze względów osobistych parę osób dzisiaj musiało wyjść. Ja również musiałem odebrać córkę. Dlatego też będzie okazja, czy na komisji, czy podczas następnej sesji, po prostu podyskutować, dając szansę na odpowiedź, dając szansę na jakąś inną wizję przedstawienia tych faktów. Po drugie, nie wiem, czy tam mieszka też pana Karasiewicza, pan to mówi. Uważam, że ulica Nadarwiańska jest jedną z najstarszych ulic w Łapach, też powinna być wykonana. Uważam również, o czym wielokrotnie była mowa, że w gminie jest około 40 km dróg nieutwardzonych. Mają rację mieszkańcy Barwików, mają rację Dębowiny, mają rację mieszkańcy wielu innych ulic, których nawierzchnia nie jest utwardzona. Ale proszę państwa, tego się nie da zrobić od razu. Także taka jest moja prośba, takie malutkie podsumowanie tej dyskusji, którą tutaj słyszę. Ja wrócę. Tego się nie da zrobić. Podstawa to jest, są ulice. Ale domy kultury i baseniki i plaże Buchowie z saunami, no to nie jest pierwsza potrzeba. To nie jest pierwsza potrzeba. Słuchajcie państwo, się uśmiechacie prosto w oczy, lecz jak się uśmiechasz, tobie już nic nie potrzeba. Masz wszędzie, sucho, ładnie, pięknie. Ty dbasz o baseny, ty dbasz o plażę. To jest tobie najważniejsze. Ale wczuj się w sytuację tych ludzi. Oni przeklną was. Oni już przeklęli. Dziękuję. Panie Stanisławie, ja naprawdę proszę o mniejsze emocje. Ja się nie uśmiecham. Być może mam taki wyraz twarzy. Jestem po prostu już zmęczony o tej porze. Proszę naprawdę, rozmawiajmy merytorycznie. Tak. I tak jeszcze do pani Krystyny. Pani Krystyno, ja panią lubię i szanuję. Powiem publicznie, że wiele się od pani nauczyłem. Ale trochę tak się dziwiłem, jak pani mówiła o tym, że pani tutaj nic przyszła. Nie była na każdej sesji. I za to panią muszę pochwalić, bo może być pani i parę innych osób wzorem jako sołtysi. Mogła pani te uwagi też przekazać na komisjach. Dlatego też tego nie było głosu, prawda? Tak, żeby to było takie uzupełnienie. Mieliśmy przedstawiciela Zuchowa w osobie pani Haliny Kamińskiej. Zostały przekazane niektóre sprawy, tylko z tym, że pani Halina Kamińska je miała od zewu u was. To nic nie przechodziło. Jest ja naprawdę nie chciałbym... Przepraszam, że pani wchodzę słowo. Pani Haliny Kamińskiej, która była przez 4 lata. Ja jako sołtys nie musiałam być na waszych komisjach. Jest przedstawiciel wybrany większością. Zagłosowali za nią. Ja nie muszę być na każdej. To jest moja dobra wola, że ja przyjdę posłuchać, bo mnie to interesuje. Ale przedstawicielem była Halina Kamińska i ona przekazywała, mi się wydaje, że godnie reprezentowała i przekazywała te wszystkie sprawy. Proszę bardzo, pan Leszusak. Państwo, pan się nie dziwi naprawdę tej frustracji tych innych radnych akurat, ze względu na to, że jeżeli taki budżet dostajemy, ja nie mówię do pana. Nie mówię, pan jest z kolegami, to mówię, ja mówię tylko, mówię do pani burmistrza akurat, której też akurat nie ma, to tak, a po co można to wyjaśnienia, że jeżeli ty pisze, jest w budżecie przebudowa placu niepodległości, prawda, 1,5 miliona złotych, gdzie ten plac rzeczywiście, Roman Czepę, pan burmistrz poprzedniej kadencji, jeszcze przed Brzoskiem akurat, ten plac przebudował, tak jak ludzie powiedzieli, kostkę przyłożył na drugą stronę, też tyle pieniędzy wydał akurat, no to nie dziwię się tym radnym, którzy akurat też mają pretensje, że ulice się nie robi. Bo 1,5 miliona przeznaczyć na przebudowę placu, który jest naprawdę w porządku, jest na chodnik w porządku, tam nikt się nie zaczekał przecież, żadnego wypadku nie było.
i jeszcze tyle pieniędzy wydać. No właśnie tu ludzi to boli, wiecie Państwo, ale boli jeszcze jedna rzecz. Ja jestem z tamtego okręgu, teraz akurat w południowej strony. No jeżeli przypuśćmy, konsultacje były, wiecie Państwo, były konsultacje, słynne konsultacje. Jeżeli teraz się wpisuje punkt trzeci, ulica Nadarwiańska, no to każdego to boli, proszę Państwa. A to dlaczego się nie pisało o cmentarnej, której ja przypuśćmy cały czas walczę akurat i teraz akurat też mówimy o tym. No to właśnie to nas boli wszystkich akurat, że się robi, wpisuje się takiej głupoty, przepraszam, że tak mogę powiedzieć akurat, a nie robi się konkretnych ulic. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Pani Radowa Lekiel. Ja jakby chciałabym przypomnieć Państwu, że w momencie, kiedy do projektu miała być wprowadzona właśnie ta nieszczęsna przekładanie kostki, tak? Akurat jakby od razu podniosłam ten temat i powiedziałam właśnie o tym, że proszę Państwa, to jest szaleństwo, żeby przekładać kostkę, drogę, która jest dobra, na znowu coś nowego, tak? Odpowiedzią Pani Burmistrz było po pierwsze, że to nie będziemy tego teraz jeszcze robić, tak? A musimy, układając projekt, zyskać dodatkowe ilości punktów, tak? Pani Burmistrz jakby od razu chciała odwrócić uwagę od tego, że to będą pieniądze, konkretne pieniądze, które trzeba będzie podnieść, tak? A jakby tylko zwrócić uwagę, że chodzi o uzyskanie dodatkowych punktów, które dadzą nam możliwość uzyskania, większej możliwości uzyskania dotacji do Domu Kultury. I jakby był to jedyny powód i później już jakby sprawa się rozmyła, no że dobra, większa dotacja do Domu Kultury. Teraz jakby dopiero ta sprawa, widzimy jak ona boli, tak? Bo rzeczywistość jest taka, że w tej chwili co? Zejście jakby z tej inwestycji może skutkować czym? Odebraniem tej dotacji, tak? Zwróceniem jeszcze tych pieniążków. Więc wtedy to się zbagatelizowało i przełożyło tylko na punkty, a teraz jakby widzimy w świetle tego, gdzie nie ma tych żadnych propozycji, tych dróg bardzo, bardzo oczekiwanych i naprawdę bolących wielu mieszkańców, ta nieszczęsna kostka. Więc widzimy, w jaki sposób to było bagatelizowane, bo bardzo, bardzo pamiętam, ta dyskusja też była burzliwa, bo na temat właśnie tej kostki, bo to tak znamienity przykład takiego takiej niegospodarności i w ogóle lekceważenia tej sprawy, że nie zmierzenia się też z rzeczywistością, tylko odłożenia, na razie zyskajmy punkty, tak? Wtedy też jakby pamiętam, że powiedziałam Pani Burmistrz, że nie możemy, bo oczywiście priorytetem Pani Burmistrz było, że realizujemy inwestycje wszystkie, na jakie możemy dostać dofinansowanie. Niejednokrotnie podnosiliśmy, że nie może też być tak, że realizujemy tylko to, na co dostajemy dofinansowanie, no bo to się wiąże z wkładem własnym, tak? Czyli podjęcie tylu inwestycji i na taką skalę, o to zawnioskowało stanem finansów, jaki mamy jakby na chwilę obecną, no bo wszędzie nie patrzyliśmy w przyszłość, a tylko, no bo potrzebny nam piękny Dom Kultury, potrzebny nam basen, tak? Liczyliśmy, a od razu nie tykało nam gdzieś na górze, ile to oznacza, coraz dodajemy wkład własny, który będziemy musieli pokryć, tak? I przykład właśnie tej kostki, no to doskonale nam w tej chwili jakby obrazuje. Znowu tą lekkomyślność, dobrze, jakoś tam będzie, a teraz nie ma jakoś tam będzie, tylko trzeba się z tym zmierzyć i kasę trzeba jakby na to mieć, tak? Dziękuję. Szanowny Pan Szegulewicz. Ja jeszcze chciałbym raz przypomnieć mój apel. Będzie w środę komisja, podczas której będziemy mieli okazję rozmawiać na temat budżetu i dajmy naprawdę możliwość wypowiedzenia się tym osobom, do których Państwo kierujecie te różne uwagi, których po prostu, jeszcze raz przypominam, prawdopodobnie względów osobistych nie ma i myślę, że po prostu będzie wtedy pełniejsza dyskusja. Taką tylko krótko mam propozycję. Dziękuję. Odwołuję do Pana Leszka, mogę? Panie radny. Przepraszam, bo nie widziałam naprawdę. Nie podejmuje Pani Burmistrz jednoosobowo decyzji, nie podejmowano. No właśnie.
I to, co mówiłam, że te właśnie decyzje, które były podejmowane 3 lata temu, bądź 2 lata temu, albo na gwałt w tych kosmicznych cenach boomu wyborczego, które pakowaliśmy się, zostały uruchomione za pomocą radnych PiS-u. I to po prostu, ta pętla teraz dopiero się zaciska na nas. Więc tak jakby to, że nie ma pani burmistrz, no to bardzo szkoda, bo nie ma tu tych wyjaśnień, ale pani burmistrz sama tego nie, może to tak jakby była autorem niektórych tych pomysłów, ale z państwa pomocą to uruchomiła. A teraz jest problem i jest bieda. Ale nie ma tak, że po prostu stało się to, o tak po prostu, bo się stało. Nie ma tak. I wiecie,